Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu G, projekt zarządu. Bardzo bym poprosił pana Kucherta o przedstawienie. W sprawie zmiany zakresu rzeszowego zadania powierzonego pod nazwą Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, remont powłoki w jadalni i zmiana instalacji oddromowych. Paragraf pierwszy. Zmienia się zakres rzeszowy zadania powierzonego w zakresie prac remontowych placówek oświatowych na rok 2012 pod nazwą Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, remont podłogi w jadalni i wymiana instalacji oddromowej, kwota 45 tysięcy złotych, na zadanie pod nazwą ZSO nr 12, remont sanitariatu i wymiana instalacji oddromowej, kwota pozostaje bez zmian. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zmiana zakresu rzeczowego zadania umożliwi realizację remontu sanitariatu. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę pan. Rozumiem, że jadalnia jest niepotrzebne. Nie. Była taka kwestia, że pani dyrektor wyszacowała koszty remontu jadalnia 40 tysięcy, ale niestety nie wzięła pod uwagę, że wylewka jest w stanie strasznym i potem wycenili, kosztorysowali pracę na 80 tysięcy. Nie wystarczyło. Może ja wyjaśnię całość. Pierwotnie było remont jadalni i remont instalacji odgromowej. Remont instalacji odgromowej został wykonany za kwotę, nie powiem, coś około 20 tysięcy. No, odpowiadają 19,5, ale coś około 20 tysięcy. Natomiast pozostałe zadania pozwolą wykonać remont sanitariatu, no bo na remont jadalni jest to kwota za mała. Czy ktoś chciał jeszcze zapytać? Rozumiem, że te 45 tysięcy to są na sanitariaty. Nie. To jest łączna kwota. 25 zostało na sanitariat. To, co pozostało po ogromu. Tak, mówiłem, około 20 tysięcy remont instalacji odgromowej. 25 tysięcy na sanitariat. Czy ktoś chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada przyjęła.